Konto rozsądne w Alior Banku teraz za 0 zł miesięcznie. Do tego zwrócimy 5% za wszystkie zakupy spożywcze. Ale to nie koniec prawdziwych promocji dla zeromaniaków. W placówkach Alior Banku za wykonanie przelewu nie zapłacisz również prowizji. To nie letnie sombrero, to przelewy za zero. Zapraszamy do Alior Banku w Kamiennej Górze, ulica Spacerowa 5A, budynek Royal. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Poniedziałek, 12 sierpnia, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie, co dalej z parkiem linowym? No niestety w tej chwili tych firm nie ma, wycofały się, w związku z tym mamy kłopot. Kolonia w Jarosławcu. Te kolonie mają specyficzny wymiar, bo są to kolonie prowadzone według programu profilaktycznego, całodobowego, w świecie wartości Małego Księcia. A na zakończenie powiemy o Festiwalu Sztuk Wszelakich. Pomiędzy drzewami na górze parkowej wiszą liny. Do tego mnóstwo ścianek, mostków i innych konstrukcji. A wszystko to razem tworzy park linowy. Niestety, aż do dnia dzisiejszego nie ma on opiekuna. Urzędnicy rozkładają ręce, ponieważ kolejne przetargi nie przynoszą efektu. Czy park linowy jest otwarty? Można się na to nabrać, widząc pootwierane przez wandali furtki i poniszczoną siatkę. Do tego na drewnianych elementach znajdują się hieroglify, mające mało wspólnego z tymi, jakie znamy ze starożytnego Egiptu. Oficjalnego otwarcia nie było, a inwestycja za prawie 190 tysięcy złotych niszczeje. I nie ma na to wpływu nawet 70% dofinansowanie unijne. Park linowy nam trochę nie wychodzi, niestety. Gospodarz obiektu, a więc Urząd Miasta Kamiennej Góry, 6 sierpnia ogłosił kolejny już przetarg na świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą parku linowego. Zainteresowanych tą ofertą brak. Pierwotnie park linowy miał być czynny już na majówkę. To właśnie wtedy podczas inscenizacji historycznej po raz pierwszy wykorzystano jedną z atrakcji parku, czyli prawie 100-metrowy zjazd rolkowy. Z powodu nierozstrzygnięcia przetargu termin ten przesunięto na początek wakacji. Kiedyś my przygotowywali tą inwestycję, kiedy było takie zapotrzebowanie zgłaszane, zwłaszcza przez młodych ludzi, kamiennogórzań, żeby ten park linowy w mieście się znalazł. Nie było również kłopotu z firmami, które ewentualnie chciałyby nim zarządzać, bo taka jest logika i procedura. No niestety w tej chwili tych firm nie ma, wycofały się, w związku z tym mamy kłopot. Mamy już kolejny przetarg i ten przetarg prawdopodobnie zakończy sprawę. Jeżeli do 29 sierpnia nikt nie zainteresuje się świadczeniem usług na górze parkowej, Urząd Miasta zwróci się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o możliwość powierzenia tego zadania jednostce własnej. Nazywanym przez złośliwych małpim gajem może się więc zaopiekować Miejskie Centrum Kultury Fizycznej. To jest problem, bo inwestycje unijne dotychczas wykluczały taką możliwość, ale szukamy tutaj wspólnie z Urzędem Marszałkowskim rozwiązania, że jeżeli w tym ostatnim przetargu nie zgłosi się żadna firma, to chcemy, żeby jednostki miejskie zajęły się parkiem linowym i prawdopodobnie tak się w najbliższych dniach stanie. Ubolewam, że ten park nie rozpoczął, tak jak zapowiadałem, nie rozpoczął działalności z początkiem wakacji, no ale tak się stało, tegośmy nie mogli przewidzieć, że firmy, które były zainteresowane, dzisiaj nie są. No taki czas może ekonomicznie nie opłaca im się to w Kamiennej Górze. Z pewnością będzie to dla nich jedna z najlepszych wakacyjnych przygód. Grupa 42 dzieci z Kamiennej Góry od soboty 10 sierpnia przebywa na kolonii letniej w Jarosławcu, której współorganizatorami są Urząd Miejski Kamienna Góra oraz Caritas Diecezji Legnickiej. Spędzą 13 dni nad Bałtykiem, zażywając kąpieli w morskiej wodzie. W programie przewidziano m.in. całodniową wycieczkę autokarową do Koszalina. Celem tego letniego wypoczynku jest kształtowanie wśród dzieci zainteresowania krajoznawczo-turystycznego, wrażliwości na piękno natury oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy o regionie i kulturze. Te kolonie mają specyficzny wymiar, bo są to kolonie prowadzone według programu profilaktycznego, całodobowego, w świecie wartości Małego Księcia. Program polega na tym, żeby wdrażać dzieci do tego, aby uodpornić na wszelkie zagrożenia. Szczególnie z ubóstwem, z wykluczeniem społecznym, a także zagrożenia związane z alkoholizmem itd. W kolonii uczestniczy ponad 3 katechetów i 4 wolontariuszy, w tym ksiądz Ryszard Dąbrowski, który jest kapelanem.
Autokar wyruszył w drogę po wcześniejszym sprawdzeniu przez policję jego stanu technicznego i uprawnień kierowcy. Wyjazd dzieci na letni wypoczynek możliwy był dzięki dotacjom z Urzędu Miasta Kamiennej Góry w wysokości prawie 30 tysięcy złotych i 3 tysięcy uzbieranych przez parafię pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Pobyt dzieci z Kamiennej Góry w Jarosławcu to nie jedyna inicjatywa współorganizowana przez urząd i jednostki z obszaru miasta. Jeśli chodzi o wypoczynek naszych dzieci, myślę, że to nie najgorzej nam się udało, nam czy organizacjom, które to organizują. Część tych organizacji robi to wspólnie z Urzędem Miasta. Tu pragnę poinformować, że zakończyły się już półkolonie organizowane i przez szkołę numer 1 i przez parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa, akcję katolicką, to co roku robimy te działania. Również TPD już zakończyło swoje kolonie. Również organizowane przez Urząd Miasta w współpracy z partnerskim miastem Wolfenbüttel obóz się zakończył, wróciła kilka dni temu nasza młodzież, która z młodzieżą niemiecką i rumuńską uczestniczyła w pobycie nad Morzem Północnym, następnie w mieście Wolfenbüttel i uczestniczyła w różnych zajęciach, warsztatach muzycznych i innych. Także bardzo, bardzo ciekawy wyjazd. W większości my w jakiś sposób uczestniczymy, czy organizacyjnie jako urząd, czy też wspierając finansowo. Kilkaset dzieci z naszego terenu skorzysta z tych zorganizowanych form wakacyjnych. To nas bardzo cieszy. Podczas wakacji ruch turystów nie odbywa się tylko w jedną stronę, a więc w kierunku z Kamiennej Góry. Prawie 20 tysięcy odwiedzających rocznie jest dowodem na to, że nie można zapominać o kierunku do Kamiennej Góry. Choć w porównaniu do innych atrakcji i miejscowości Dolnego Śląska nie jest to dużo, to i tak od momentu otwarcia podziemi Arado jest to olbrzymi postęp, a dzieje się coraz więcej. To, że w tym roku bardzo licznie pojawili się turyści w Kamiennej Górze i to jest dzięki podziemiu Arado i dzięki naszemu muzeum. Ale i ratusz nasz również budzi zaciekawienie i wycieczki się pojawiły i tych osób jest sporo i mimo, że niektórzy są malkontenci, którzy narzekają, że cóż to 20 tysięcy, które przez rok odwiedziło miasto w stosunku do 200, które odwiedziły park miniatur i tak dalej. Wszystko ma swój czas i wszystko jest po kolei. Gdybyśmy nie mieli tych atrakcji, to w ogóle by nie było turystów w Kamiennej Górze, bo nasze miasto od tej strony nie jest atrakcyjne turystycznie. Ale ci turyści się pojawili, bardzo się cieszymy. Mam takie sygnały, że pracownicy obsługujący i Muzeum Jarado mają pełne ręce pracy. Przy okazji w muzeum otworzyliśmy wystawę bursztynów z naszym miastem partnerskim Bitterfeld. Przygotowujemy się do wystawy pamiątek po mieszkańcach Kamiennej Góry przedwojennych. Otrzymaliśmy bardzo ciekawe zbiory, też się do tego przygotowujemy. Także nasze muzeum pracuje pełną parą, podziemia też. Cieszymy się, że na terenie miasta tych wycieczek jest sporo. To jest też efekt współpracy. Arado czy muzeum pracuje i z Krzeszowem, i z Książem, i z umocnieniami czeskimi w Czechach. Przekazujemy sobie tych turystów, tłumaczymy, pokazujemy, namawiamy, żeby zwiedzali wszystko, co w okolicy można zwiedzić. I to powoli zaczyna przynosić efekty. W najmniejszym sołectwie należącym do gminy Bolków, Radzimowicach, odbyła się 7. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wszelakich Świat Kultur. Sobotnie uroczystości rozpoczęto mszą świętą. Następnie dokonano oficjalnego otwarcia imprezy. Wiktor Urbańczyk, który jest pomysłodawcą i organizatorem, przywitał przybyłych gości, życząc miłych wrażeń i udanej zabawy. W pierwszym dniu przygotowano dość zróżnicowany program. Liczne muzyczne atrakcje, takie jak na przykład występy zespołu ludowego Kukułeczki z Pogwizdowa oraz występ Tomasa Halorna ze Stanów Zjednoczonych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem przybyłych gości. Chętni mogli uczestniczyć w wykładach oraz licznych wystawach fotograficznych i rękodzielniczych. W drugim dniu przygotowano prezentacje i występy artystów Marii Zuthanke, Edmunda Gacka oraz Tomasa Halorna. Jak na Radzimowice przystało, całe wydarzenie miało niepowtarzalny i unikatowy charakter, a program przygotowany przez organizatorów nie zawiódł nikogo. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash. Do widzenia. Telewizja Kamienna Góra i Księgarnia Atena zapraszają na wakacyjny konkurs. Wyjeżdżasz na swój wymarzony wypoczynek?
Wyślij nam zdjęcie z książką, z którą spędzasz wolny czas. Nadesłane materiały zamieszczane będą w programie lokalnym. Po wakacjach rozlosujemy atrakcyjne nagrody ufundowane przez księgarnię Atena w Kamiennej Górze. Zdjęcia prosimy wysyłać pod adres mailowy wakacje@tvkg.eu bądź bezpośrednio z miejsca wypoczynku wiadomością MMS pod numer 533 06 2424.